Cześć, dobry wieczór. To już piąty odcinek w ramach zadania, które realizujemy, żeby opowiadać Wam o grach RPG i opowiadać Wam o książkach. Jak widzicie, dzisiaj wjechaliśmy cali na biało. A to dzięki naszemu partnerowi Myszo Jeleniowi, który nas ubrał. Mamy też innych partnerów zadania. Tak, takich jak wydawnictwo Black Monk, wydawnictwo Rebel, wydawnictwo Copernicus Corporation i stowarzyszenie Tolkalen, którym bardzo dziękujemy za współpracę. Tak, bo już naszym partnerom. Przyszłego tygodnia będziecie oglądać odcinki przygotowane przez Tolkalen, bo tak naprawdę nasze zadanie, czyli literackie przygody młodych, gry fabularne w służbie książce, mają 12 odcinków, spotkania autorskie i sesje RPG, więc musicie śledzić Facebooka Książnicy Kopernikańskiej, żeby być cały czas na bieżąco. Już się rozgadałeś, nawet nie zdążyliśmy się przedstawić. Dokładnie. Więc rozmawiać, a raczej opowiadać o grach będą dzisiaj Przemek i Mateusz. Dobrze. Jeszcze, skoro wymieniamy wszystkich naszych dobroczyńców, więc powiemy, że zadanie jest w ramach programu Partnerstwo dla Książki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jest współfinansowane przez budżet województwa kujawsko-pomorskiego. A słowo klucz na dziś to na. Tak, zapamiętajcie, to bardzo ważne słowo. No dobrze, więc dotychczas mówiliśmy Wam już wiele różnych rzeczy o grach RPG i o książkach. W zeszłym tygodniu, nie, w środę robiliśmy przegląd gier z wydawnictwa Black Monk. Dzisiaj obejrzymy sobie trochę gier, które wydaje wydawnictwo Copernicus Corporation. Prosto z Warszawy, zdaje się. Chyba, tak. Natomiast myślę, że warto, żeby nasi widzowie nie wiedzieli całkowicie, jaka jest kolejność naszego wystąpienia, to być może warto najpierw rozwiązać konkurs. To zawsze jest, myślę, cenny moment tak. Dla wszystkich, którzy czekają na świetne nagrody. Tak, w konkursie, przypominamy, ogłosiła go Litka, która powinna być teraz z nami, ale ze względu na sytuację, jaka jest, nie może być z nami, ale nadaje z Ciechocinka, już w środę ją będziecie mogli zobaczyć na profilu Książnicy. I Litka ogłosiła w zeszłym tygodniu, czy nie, jeszcze wcześniej, dwa tygodnie temu, a my ogłosiliśmy, przypomnieliśmy zeszły poniedziałek konkurs, w którym należało podać autora usłyszanego cytatu i jakby wymyślić ciąg dalszy, który miał być początkiem przygody. Jak zwykle zgłoszeń było wiele i ciężko było wybrać spośród prac. Przyznam szczerze, że mi się bardzo podobały te odpowiedzi. To był chyba... Żałuję, że to jest już, jeśli chodzi o nas samych, ostatni live, bo mam wrażenie, że poziom prac konkursowych rósł z każdym odcinkiem. Tak. I aż strach pomyśleć, co by było w kolejnych. Tak, że naprawdę super, super się postaraliście. Dokładnie, bo wy wysyłacie teksty, my kompletnie nie wiemy, kto je pisze, dostajemy same teksty i dopiero jak wybierzemy, choć jest to zawsze dla nas niełatwe, bo chcielibyśmy wszystkim dawać nagrody, ale tak się nie da. Dopiero wtedy poznajemy wasze pseudonimy, więc tak. Ale od razu pocieszymy, że konkursów jeszcze będzie sporo w ramach tego projektu, więc warto śledzić Książnicę Kopernikańską. Dokładnie. W mediach społecznościowych. Przemku, to co? Dobrze, przyznajemy nagrody. Pierwsze miejsce. Za poprzedni konkurs. Dobrze, ja tu mam, już wyciągam sobie. O, przepraszam na chwilkę. O, dobrze, mam tutaj. Pierwsze miejsce w konkursie zajął gracz, że tak powiem, o pseudonimie Skok Dareak. I nagrodami jest torba od Myszo Jelenia. O, to jest ten sam Myszo Jeleń, mam gdzieś na koszulce. Dwa startery do Zew Cthulhu. Dziękujemy jeszcze raz wydawnictwu Black Monk. Tak, jest to książka, no kultowa książka Franka Herberta, Duna. Teraz planszówki, to aż dwie podobno w tak, klimacie Duny. Bo miał wychodzą. Być film w grudniu, ale nie będzie. Będzie w przyszłym roku, niestety. Bo mógłby być dobry, kto wie. Jest komiks Planetary. Dość obszerny. O tak zwanych archeologach tajemnic. O kurczę. Tak, i co my jeszcze mamy? I omawiane w zeszłą środę tajemnice. Kto nie widział, ten trąba i polecamy tak, obejrzeć. Z zasobnikiem mistrza gry. Myślę, że bardzo fajny zestaw. To jest miejsce pierwsze. To miejsce drugie, czyli teraz, że tak powiem, moja tura przyznawania nagród. Teraz zrobię porządek. Jest to konkursowicz, który podał pseudonim Panoramix Dariusz. Gratulacje, wygrywasz
myszą jeleniową podkładkę oraz kalendarz. Także startery do kampanii o nazwie, którą jak wyczytamy, to możemy stracić poczytalność. Tak jest. Zniżka do sklepu Myszojeleń. Super produkcja, nauczyłem się. Tak, Stanisław Lem niezwyciężony. Kroniki Czarnej Kompanii i to aż dwie książki, o jeszcze będziemy, zdaje się, Przemek, tak, ty pewnie dzisiaj, coś będziesz o tym opowiadał. Dzisiaj jeszcze wrócimy na chwilę do Czarnej i zestaw Kompanii. Startowy do Warhammera, który jest jednym z głównych bohaterów dzisiejszego live'a. Tak, dokładnie. Jeszcze to no, wszystko było miejsce drugie. Tak, Panoramik z Dariusz. Wyróżnienie. W ogóle opowiemy wam taką krótką historię, że nie miało być wyróżnień, ale okazało się, że prace są tak dobre, że nie mamy wyjścia i musimy rozdawać więcej nagród. Dobrze, no to jednorożec WIG, użytkownik. Widać, ktoś się zainspirował moją opowieścią o Equestrii i przyjął pseudonim Jednorożec. Tak, dwa pierwsze tomy takiej długiej serii o herezji Horusa, która dzieje się w świecie Warhammera 40K. O którym też wspomnimy dzisiaj. Tak, dzisiaj będzie i zniżka do Myszojelenia, czyli Jednorożec WIG poczyta o herezji Horusa. Dziękujemy bardzo, zachęcamy do dalszego udziału w konkursach, chociaż one już nie będą ogłaszane na filmikach, więc tutaj bardzo musicie śledzić naszego Facebooka. Ale dalej my będziemy je rozwiązywać, mam rację? Oczywiście. Świetnie, oczywiście. Już nie mogę się doczekać. My będziemy wam dalej te nagrody rozdawać. Hurra. Ale dobra, powiedziałeś, że jednym z dzisiejszych bohaterów jest starter. Czekaj, Przemku, jeszcze nie, bo racja. Jak konkursów mamy sporo, więc jako, tyle, że jeden że... rozwiązaliśmy, to żebyście jakby nie musieli czekać z utęsknieniem na kolejny, natychmiast ogłaszamy nowy konkurs. I na czym polega konkurs? Jako, że w grach fabularnych, które inaczej nazywamy grami wyobraźni, jak sama nazwa wskazuje, wyobraźnia jest rzeczą istotną. Więc zadanie brzmi tak. Wskaż książkę i tutaj nie gra roli ani gatunek, ani rodzaj literacki. Może to być poezja, dramat, baśń, może to być książka dla dzieci czy esej. Wskaż książkę, o której sądzisz, że najbardziej działa twoim zdaniem na wyobraźnię. Podaj tytuł i autora i uzasadnij swój wybór. Macie 500 znaków ze spacjami na to zadanie. Na odpowiedzi czekamy do piątku 30 października do godziny 12. Wyniki tradycyjnie ogłosimy na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej, a swoje prace ślijcie na rpg@książnica.toruń.pl. Mhm, oczywiście, czyli książka, która najbardziej działa na wyobraźnię. Oczywiście ten konkurs też znajdziecie na Facebooku, najprawdopodobniej jutro się tam pojawi. No, to a teraz, czyli teraz, przepraszam, że ci przerwałem, nie, ale o konkursie słusznie nie mogliśmy zapomnieć. To było bardzo, bardzo ważne, czyli mamy starter do Warhammera. Dlaczego starter? Bo mamy starter, mamy też podręcznik główny, to jest czwarta edycja, która w 18 roku wyszła po angielsku w oryginale, a po polsku wyszła niedawno. Nie dalej niż rok temu. Tak. I? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam przez to, że to jest taki dziwny rok, czy to już był 19. Natomiast starter do Warhammera wyszedł... Starter jest świeżutki. No chyba nie skłamiemy, nie dalej niż 2 tygodnie. On miał premierę 14 października. Moje urodziny. Tak, więc... No to nie przypadek, więc myślę. Świeża sprawa. Czyli tak jak dotychczas nieraz mówiliśmy, są dwa sposoby wejścia w system, jest podręcznik i starter. Starter, jak nazwa wskazuje, pozwala zrobić to w sposób nieco łagodniejszy. Podręczniki są drogie i duże. Oczywiście fajnie je mieć, ale czasem warto zacząć od startera. Mamy kostki, bardzo ładne dwie kostki K10, ponieważ najważniejsze w tym systemie są rzuty na tak zwanych kościach K100. Kość K100 to tak naprawdę dwie kości K10. Mamy żetony przewag, które są bardzo ważne podczas walki. Mamy księgę przygód, w której jest opisana przygoda, ale nie tylko, o tym za chwilę. Mamy też przewodnik po Ubersraiku, czyli mieście. Tak, to jest miasto, ponieważ ta przygoda dzieje się właśnie w tym mieście. W ogóle generalnie Warhammer 4 edycji jakby zaczyna się zaczyna się w Imperium, jakby w księstwie Reichlandu, tak? A jeszcze jakby bliżej się przyjrzeć, to w mieście Ubersraik. Przemku, jak tak patrzę na te kostki, o których wcześniej mówiłeś, nie chciałem ci przerywać,
One wyglądają na takie zdobione, prawda? W porównaniu do tych pozostałych starterów, o których mówiliśmy, ja bym się pokusił o stwierdzenie, że mogła je robić firma bardzo znana, polska, na całym świecie od kostek, czyli firma Q-Workshop. Tak właśnie jest. Tak? Tak. Faktycznie tak, to, tak, one tak jakoś wyglądają, tak, jakoś rozpoznaję te kostki, ale ładne, bardzo ładne, tak, trzeba przyznać. Czytelność, no niektórzy no, mają tak, zastrzeżenia. Bo to jest to zawsze niestety ten... Ale ja widzę, że wypadło 56. To jest zawsze jakiś tam, trzeba osiągnąć kompromis między czytelnością a artyzmem, tak, przy okazji. Ale kostek. Czasem artyzm jest istotniejszy, bo... Dodaje pozwala... klimatu. Tak, atmosferę. Mamy 6 kart postaci i one są zamknięte, bo tak naprawdę gracze wybierają postać, jeszcze nie znając jej statystyk, jej możliwości, czyli mają krótką charakterystykę. Tutaj na początku z tyłu mają wygląd, jak koperty w grach detektywistycznych. Tak, mają wygląd tej postaci. Jeśli na podstawie opisu postać się spodoba, gracz może ją sobie wybrać, wtedy otwiera i ma w środku wszystkie statystyki, tło bohatera i inne rzeczy niezbędne do tego, żeby go dobrze odgrywać. Ponadto w pudełku mamy, tak jest ta kolejna postać, mamy też mapy, bo bez map no to szanująca się gra RPG nie może się obyć, nawet jeśli to jest mapa rysowana przez mistrza gry na kartce. To zawsze fajne gadżety, takie dodatki. Tak, mamy też pomoce, które pokazuje mistrz gry w trakcie trwania przygody, które po prostu mamy na przykład plotki i ploteczki, które mogą poznać bohaterowie, albo poznają na przykład, co mogą kupić i zapoznają się z cenami, na przykład 12 pocisków do pistoletu można. Warto też zaznaczyć, kupić, że nie wiem, wydaje mi się, że o tym nie wspomniałeś, ale jest taka malutka karteczka, która też mówi, jak w ogóle zacząć i co jest po co w tym zestawie. Tak, tak. Zaraz nie wiem, czy gdzieś ją masz. Dojdę. Tutaj ale... jeszcze mamy skróty zasad walki. A to jest fajna rzecz, bo ona też pokazuje, co tak naprawdę w całym zestawie się znajduje. Tak. I... A ja pakując, a, możliwe, dojdę gdzieś... do tego. To jeszcze tak, jest bardzo ładnie zrobione pudełko, które może być zasłoną czy ekranem mistrza gry. O ekranach dzisiaj Wam jeszcze powiemy. Taka trochę budżetowa wersja ekranu. Tak, bo ale jest, to ekrany się mogą być bardzo ładne. Dobrze, tu mamy, a no właśnie, bo pokazałem Wam jako kartę postaci, bo wygląda bardzo podobnie, też jest taką kopertą, a to jest Przeczytaj to najpierw. I tak, to jest broszura, która bardzo ładnie tłumaczy, o co chodzi w grach RPG, co jest do czego, tak, co jest w pudełku i jak z tego korzystać, więc najpierw czytamy to. Teraz wracamy do przygody. Przygoda dzieje się we wspomnianym mieście Ubersreich i to jest od razu przygoda. Wchodzimy na głęboką wodę, czyli mistrz gry oczywiście powinien wcześniej przeczytać przygodę, ale sam tekst przygody mówi, co w danym momencie mistrz gry powinien zrobić, w zależności od sytuacji, w jakiej jego postaci się znalazły. Czyli tutaj już nie ma, powiedzmy, gier paragrafowych, tak jak to miało miejsce tak, w Zewtóru, tylko po prostu tym się gracze są rzuceni na głęboką wodę. Jak to pisze wydawca, najłatwiej nauczyć się w grę, grając w nią. Tak. A zasady mamy testy proste, poziomy trudności, testy ryzykowne i wszystkie inne potrzebne rzeczy do tego, żeby zagrać, są tutaj wymienione, walka, proszę. To jest też mądra rzecz z tym, żeby uczyć się gry grając. Ja myślę, że najgorszą rzeczą w ogóle, jaką można zrobić, to często na wszelkich spotkaniach wśród graczy słyszy się coś takiego, to wy zagrajcie, a ja popatrzę. No i żeby wtedy się od razu, to tak, to nie ma nic gorszego, trzeba, warto, generalnie polecam próbować. Dokładnie, jeszcze dobra, czyli to mieliśmy świeżutki starter. Mamy oczywiście też podręcznik. No właśnie, może króciutko, no o klimacie tak, już w sumie troszeczkę powiedziałeś, także mamy to średniowiecze takie. Mamy, no, to jest nawet trochę później, ale to jest taki już... Późne średniowiecze. To jest późne średniowiecze, początek renesansu, czy nawet te kule do pistoletu świadczą. Tak. Nie jest to typowe, żeby w grze fantasy, w grze RPG była broń palna. No to już jest nieco bardziej zaawansowany historycznie w tej czas. I tutaj co przede wszystkim, na co pozwala podręcznik? Poza tym, że ma rozbudowane względem startera zasady, pozwala stworzyć postać i on jakby premiuje zdawanie się na los. To znaczy, że jeśli rzucimy kostkami, żeby wylosować rasę i zaakceptujemy ten wybór, dostajemy punkty doświadczenia, które możemy później wydać na rozwój postaci. No a jeśli chcemy sami wybrać rasę, czyli człowieka, krasnoluda,
wysokiego elfa, niskiego, leśnego elfa. Leśnego elfa, tak. Przepraszam, pewnie są trochę niżsi. Niskiego leśnego elfa mnie też można spokojnie stworzyć i nim zagrać, to zdecydowanie. Dokładnie. Czy człowiek, niziołek, krasnolud, wysoki elf i leśny elf? Przede wszystkim też Warhammer, to jest, zaznaczyć należy, że to jest gra brytyjskiego autorstwa. Dokładnie. I świat Warhammera był tworzony właśnie w oparciu tak gdzieś tam... Tak. W odniesieniu, w analogii do państw europejskich tamtego czasu. Tak, nawet podręcznik o tym mówi, że wymyślając imiona dla swoich postaci, bardzo dobrze skorzystać jakby z historii Europy, bo tak jak wspomniałeś, bardzo stary świat Warhammera, a i tak nie będzie widać w kamerze, to pokazywał, jest oparty na mapie Europy z końca średniowiecza, czyli mamy, powiedzmy, nasze ziemie słowiańskie, to Kislew, Imperium w Warhammerze, to jest Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tak, czyli... Mamy Bretonię, którą kojarzę akurat z Gry Bitewnej, bo to była jedna z armii. A to zaraz jeszcze będziemy, Czemku, czy już mogę tutaj opowiedzieć? Tutaj to nawet jest Bretonia, czyli Francja, Albion, czyli Wielka Brytania, Estalia, Hiszpania, Tilea, Włochy. No i właśnie o tych imionach, czyli jeśli chcemy grać sobie postacią, która jest z Tilei, to wybieramy sobie włosko brzmiące imię. Jeśli gramy na przykład krasnoludem, no to takie islandzko brzmiące, tak, czyli na przykład mamy końcówki Dottir, tak, albo Sond, Dottir to córka, Sond to syn. Na przykład mamy generator imion elfów, rzucamy kostką i na przykład może nam wyjść, że mamy Farfor, Il. Wtedy powstał nam wysoki elf. Warto też dodać, mówiąc o Warhammerze, że to jest no, marka, która bardzo, bardzo w popkulturze się zakorzeniła. I tutaj chociażby mamy mnóstwo planszówek czy gier karcianych związanych z właśnie ze światem Warhammera. I są to takie gry jak Chaos w Starym Świecie, kultowa planszówka wydana przez wydawnictwo Galacta. Czy Blood Bowl, menadżer drużyny, to Blood Bowl to jest sport w świecie Warhammera, taki dosyć brutalny. Mamy karciankę kolekcjonerską, która co prawda nie jest już, zdaje się, kontynuowana na polskim rynku, czyli Warhammer Inwazja. Mamy planszówkę Warhammer Quest, o której tak, powiemy, jeszcze... bo czeka was niespodzianka, więc warto nas jeszcze oglądać. Tak, możecie tam zobaczyć. Ponadto Warhammer jako taki jest bardzo, bardzo znany z kilku gier bitewnych, które w świecie tego właśnie Warhammera się odbywają. I to są takie gry jak Mordheim. Z mojej perspektywy, dla mnie osobiście bardzo ważna gra, czyli Warhammer Fantasy Battle. Grałem. Ja grałem, miałem kilka armii. Miałem, w ogóle to była taka historia, że miałem armię orków i goblinów. Później zdecydowałem, że zmienię armię. W ogóle to chyba była taka przypadłość graczy bitewnych Warhammera, że chciało się zagrać każdą armią, ale niestety w tamtych czasach kieszonkowego nie starczało na posiadanie kilku armii, a to była droga zabawa, bo tam w ogóle kup figurki, taki powiedzmy tak zwany box, czy tam pudełko, powiedzmy 20 figurek w tamtych czasach kosztowało 200 zł, co dla młodego gracza było sporym wyzwaniem. No ale że miałem te orki i gobliny, zmieniłem armię, a potem stwierdziłem, że dalej lubię orki i gobliny i ponownie ją kupiłem. W ogóle szalone czasy. No ale niestety linia Warhammer Fantasy Battle ja została... grałem pożyczonymi, mrocznymi elfami, pamiętam. Została zamknięta, w Toruniu w ogóle funkcjonował. Nie wiem, czy dalej funkcjonuje taki klub Oko Terroru. To zresztą jest taka nazwa warhammerowa, właśnie klub gier bitewnych. Ale później z kolei, kilka lat temu powstała gra Age of Sigmar, która zastąpiła Warhammera Fantasy Battle. Nie wydaje mi się, żeby była aż tak popularna jak w szczytowym okresie popularności. Chyba nieco mniej. Warhammer Fantasy Battle, ale na pewno są fani tej gry. Więc jakby Warhammer bardzo ważny. Tak. Myślę, że kto wie, czy to... Myślę, że porównywanie ważne dla gier bitewnych jak dla RPG-ów. Age of Sigmar ma są wersję RPG, Soulbound to się bodajże nazywa. I też tam będzie starter, czy już wyszedł, i podręcznik. Warhammer też jest, licencja warhammerowa jest bardzo, odznaczyła się jeśli chodzi o gry wideo. Jest całe mnóstwo gier właśnie komputerowych związanych, w tym na przykład Warhammer Total War. Zresztą Total War to jest seria taka nie tylko z Warhammerem związana, gier strategicznych, prawda? Tak. No nie wiem, Przemku, czy coś jeszcze o Warhammerze? O samym Warhammerze. A, no właśnie, nie, przede wszystkim książki, o tak. O książkach. Może jeszcze tyle tylko o Warhammerze, że
On wyszedł w 1986 roku, pierwsza edycja, i ona stanowiła, jak się właśnie zdaje... Właśnie o edycjach nie powiedzieliśmy. Tak, bo to jest czwarta, więc mieliśmy, pierwsza była w tym, że 86. I to była pewna opozycja, ponieważ to była gra, która pokazywała świat ponury, mroczny, było tam pełno czarnego humoru. A na przykład w Dungeons Ale Dragons, o mroku jeszcze dzisiaj będziemy mówili i to za chwilę. Oj, będzie dużo, dużo mroku. Jakieś sekretne kulty i te sprawy tutaj, oczywiście no tak jak w Zew Cthulhu, tylko że to jest świat fantasy wymyślony. A jeśli chodzi o książki, no to oczywiście mamy sporo książek. Jak to powiedziała nasza koleżanka Lidia, którą pozdrawiamy, cały rok jesień, prawda? Tak. Tak, klimat Warhammera. To jest mniej więcej to. I w książkach też to mamy książki osadzone w świecie Warhammera, chyba najbardziej znana seria to seria o Gotreku i Feliksie. Mhm. Feliks to człowiek, Gotrek to krasnolud. Tam stanowią dość niezwykłą parę, która ma, przeżywa swoje przygody w kilkunastu już bodajże tomach. Są też książki poza tą serią, też osadzone w świecie Warhammera. Dzisiaj, tak już wspomniana, Czarna Kompania Glena Cooka. Celowo o tym nie mówiłem w zeszłym tygodniu, bo chociaż można przeczytać po prostu, bo to przy jest okazji też... Dungeons and Dragons. Tak, powiedziałeś, że nie, że powiesz przy tak, okazji Warhammera. Że tym tak. razem, ponieważ jest to również seria o świecie bardzo mrocznym, gdzie tytułowa Czarna Kompania, są to najemnicy, którzy na początku pierwszego tomu dają się wynająć złu, ale jak się okazuje, że to zło nie jest wcale najgorszym złem, które może przyjść mniejsze na świat. Zło. To jest takie mniejsze też wrócimy do tego. Zło. I to jest mocno, jest tam dużo militariów, jest to opowieść o żołnierzach, więc jest to na taka mocno no, batalistyczna i ponura książka, ale w tym wszystkim ważne, że ci żołnierze mają swój honor i jakby to dobro, które w nich żyje, pozwala im w tym świecie przetrwać i nie tylko im, ponieważ mają ludzkie odruchy i bardzo ludzkie refleksje, więc no nie jest to może, nie są to arcydzieła literatury, ale na pewno mają świetną atmosferę i warto to przeczytać i przełożyć sobie być może na swoje warhammerowe sesje. Przygody. Tak, przygody. No i mitologia, znów trzeba by wrócić, ponieważ mamy tutaj bóstwa, mamy tutaj rasy, które są żywcem wzięte z mitologii. Ostatnio wam mówiłem o mitologiach, które można przeczytać, ale dzisiaj wejdziemy głębiej, bo tak naprawdę jest tu dużo mitologii germańskiej, więc warto sięgnąć do Eddy poetyckiej i Eddy prozaicznej. Teraz będę udawał, że wiem, o czym mówisz. Tak, jest to zbiór pieśni, Edda poetycka, pieśni pochodzących z IX wieku, odkrytych dopiero w XVII, i tak naprawdę dużo z tego, co wiemy o mitologii germańskiej, o krasnoludach, o elfach i o tym, czym się zajmowali, o tym, jak bogowie walczyli i żyli w surowych krainach północy, wiemy właśnie stamtąd. Mamy w serii Ossolineum świetne wydanie, no niestety nie wznawiane już, w tłumaczeniu Apolonii Załuskiej Strindberg. Polecam bardzo, żeby sięgnąć, bo no, doskonałe do przełożenia na Warhammera. Przemku, my tu jeszcze chcieliśmy o dwóch grach opowiedzieć, więc znowu musimy gonić, a jeszcze o konwentach. Znowu, damy radę, Musisz chyba swoją listę trochę skracać. Trochę skracać, nie ma wyjścia. Mamy też, tak jak wspomnieliśmy, Warhammer jest mocno, przynajmniej geograficznie, wzorowany na późnym średniowieczu europejskim, więc doskonale jest coś o tym późnym średniowieczu europejskim wiedzieć, więc no pierwsze, co się nasuwa na myśl, to jest Johann Huizinga i Jesień średniowiecza. Książka z 1919 roku, ale nie zestarzała się do dzisiaj. Mamy tam panoramę późnego średniowiecza, pełnego rozkładu kultury, dżumy i wszystkich właśnie przesileń społecznych, które świetnie pasują do Warhammera. Książki profesora Samsonowicza czy Geremka, czyli Życie miasta średniowiecznego, czy Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu, to znajdziecie zawsze w swoich bibliotekach. Będę musiał odsłuchać naszego live'a i sobie pospisywać te pozycje, które miałeś. Ciekawie to brzmi. Tutaj jest oczywiście seria w wydawnictwie Znak, ostatnio wydawana, Życie w średniowieczu, to jest małżeństwo amerykańskie,
czyli Frances i Joseph Guise, i tam mamy już zamek opisany w średniowieczu, miasto, rodzinę, kobietę, wieś, i co ciekawe, na każdej okładce jest, że właśnie z tego korzystał George Martin, jak pisał Pieśń Lodu i Ognia, czyli serialową grę o tron. No dobrze, ja mógłbym tak długo, ale zostawmy tego Warhammera. Znaczy właśnie nie do końca go zostawmy. Nie do końca, właśnie. Ponieważ kolejna gra, o której chcieliśmy krótko wam wspomnieć. Najgrubszy podręcznik w naszej kolekcji. I najpiękniejszy, tu się chyba zgodzimy. Przynajmniej no, moim zdaniem to wygląda obłędnie. Nie wiem, czy do kamery. Sama, o, chociażby tak. Sama tak. Wyklejka. Ale też kreda to jest... Nie wiem, czy mieliśmy już jakieś kredowe, może i był jakiś podręcznik, który mówiliśmy. Nie no, kredowe to są, ale to są te... Ale połysk też jest dodany fajny, nie? Na ten, ta. Na strony. Ale o czym my w ogóle mówimy? Mówimy o grze Dark Heresy, czyli jest to ponownie gra na licencji Games Workshop, czyli brytyjskiego wydawcy. Jest to edycja druga, którą wydało Fantasy Flight Games. W oryginale, tak. Tak, w oryginale. U nas znowu Copernicus Corporation. I teraz, czym jest tak naprawdę Dark Heresy? W skrócie jest to ponury świat Warhammera w odległej przyszłości, który jest targany brutalnymi konfliktami. To znaczy, wieczna wojna tam trwa. Jednym z głównych jakby bohaterów i takich ikonicznych postaci, które z popkultury możemy kojarzyć, są tak zwani kosmiczni Marines, czyli no, jakby żołnierze, którzy mają swój własny kodeks, który przypomina trochę rycerski etos, i oni strzegą tak zwanego Imperium Ludzkości, czyli ogromnego galaktycznego jakiego państwa ludzkiego, strzegą go przed różnymi wrogami. Którzy, no jakby, jest to gra przede wszystkim science fiction, więc to są gdzieś fantastyczni wrogowie. Jakby klimat gry jest mroczny, całość tego imperium jest właśnie rządzona przez, jak sama nazwa wskazuje, imperatora, którego właściwie ludzkość traktuje jako takiego boga. No i to jest tak w dużym skrócie klimat Dark Heresy. Co ważne, też chcieliśmy wspomnieć przy okazji Dark Heresy o pewnym gadżecie związanym z grami fabularnymi, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, czyli tak krótko wspominaliśmy, mówiąc, że to pudełko robi nam za ekran. Właściwie dzisiaj wspomnieliśmy króciutko, ale wcześniej nie. Ale nie wytłumaczyliśmy, co to znaczy tak naprawdę. Więc ekran mistrza gry, tutaj mamy pod ręką jeden, widzicie, teraz myślę, widzowie, w którym rogu tu widzą, w lewym górnym rogu widzą. Tak, tam jest akurat ekran do Dungeons and Dragons, o którym opowiadaliśmy ostatnio, a tutaj moim zdaniem śliczny, absolutnie gruby, gruby ekran, bardzo klimatyczna grafika, zresztą przedstawiająca jedną z planet, zdaje się, tak, systemu. Kopiec, z której wasze postaci w grze mogą pochodzić. I tutaj trochę wygląda jak jakieś poważne obliczenia w Excelu, natomiast jest to skrót zasad w tę stronę. Skrót zasad dla mistrza gry, żeby wszelkie tabelki, wszelkie mechaniczne no, przypominajki tam się znajdują. Ściągawka z mechanicznymi elementami z gry Dark Heresy. Oczywiście to jest dodatek, czyli to trzeba gdzieś tam osobno dokupić, ale polecam, sam miałem okazję prowadzić, używając tego ekranu, i to jako mistrz gry wtedy czułem się komfortowo. Nikt moich notatek, no właśnie, po co ekran, poza tym, że przypomina nam o zasadach, pozwala ukryć przed graczami różne rzeczy, których nie chcemy, żeby widzieli. Notatki, rzuty kością. Tajne mapki i tym podobne. Znowu Dark Heresy. No oczywiście podręcznik jest bardzo, bardzo gruby. Gdzieś tam wyczytałem, że jest on nawet grubszy niż oryginał, i to sporo, ponieważ podobno wykorzystano grubszą gramaturę papieru. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nie widziałem oryginalnego podręcznika. Nie wiem, czy Przemku krótko chcesz o zawartości, a ja później może opowiem o... Bo znowu, Dark Heresy to jest marka dla wielu typów gier, dla popkultury bardzo, bardzo ważna, więc krótko też bym bardzo o tym opowiedział. W skrócie mówiąc, wcielamy się w rolę akolity. Akolita, czyli
ktoś, kto pomaga inkwizytorowi. Poplecznik inkwizytora. Oni służą, akolici służą do tego, żeby bronić ludzkości przed złem, bo podobnie jak w zwykłym, klasycznym Warhammerze, jest tu zło, demony, postaci z innych galaktyk, stwory, przed którymi ludzkość bronić trzeba. Bronić trzeba dość drastycznie, ponieważ akolici nie cofają się przed niczym, żeby tę ludzkość bronić, nawet przed nią samą, ponieważ jest kult imperatora i żadna herezja nie może mieć miejsca. Tym bardziej, że herezja może zagrozić jedności ludzkości. Jak nie będzie jedności, to będzie źle. Jeszcze ja bym jedną rzecz dodał, o której zapomniałem. To znaczy, warto zwrócić też uwagę na to, żeby to Dark Heresy, czyli ten Warhammer przyszłościowy, jest, to jest tak zwany Warhammer 40 tysięcy, czyli 41 milenium świata Warhammera. I ten Warhammer 40 tysięcy, jeszcze powiem właśnie za chwilę o tym, gdzie on występuje, między innymi w różnego typu grach, ale często kojarzy się ze skalą makro, czyli ogromne tam tysiące żołnierzy nacierający na siebie, strzelający z broni plazmowej i tak dalej. Natomiast Dark Heresy, żeby uczynić to, no bo to nie jest zbyt ciekawe tam, powiedzmy, tłuc się i walczyć przez sesję za sesją, więc tutaj jakby gracze są troszeczkę wprowadzeni w skalę mikro. Tak, bo wasi akolici będą często prowadzić śledztwa, czasem nawet nie będą walczyć, tylko będą zachowywali się jak inkwizycja, ale nie to tak, jak nam się kojarzy inkwizycja, bo wcale nie muszą robić innym ludziom krzywdy, tylko po prostu rozwiązywać kryminalne zagadki, no mimo wszystko, że czasem z pomocą czy to miecza łańcuchowego, czy innego z zestawu broni, które tutaj są. Akolitę tworzymy tak, że wybieramy jego pochodzenie, określamy przeszłość, tutaj wybieramy rolę, mieliśmy profesję, w Warhammerze jest profesja, w Dungeons and Dragons jest klasa, tutaj jest rola, możemy zostać... Dzisiaj mieliśmy taką właśnie rozmowę przed naszym live'em, że przydałaby się standaryzacja pojęć w grach fabularnych, wtedy by od razu każdy wiedział, co mamy na myśli. Co jest gdzie. Możemy grać mistykiem, mędrcem, chirurgonem, hierofantem i tak dalej. Słowem klucz, jeśli chodzi o mechanikę, jest K10. Tak, ale to nie jest słowo klucz, które musicie zapamiętać. Oj, kurczę! Tak, to nie jest słowo klucz. Czyli słowo klucz, przypominamy, to było na. Na. Co jeszcze w podręczniku? Oprócz tego, że jest wszystko opisane, znajdziecie tutaj też przygodę, żeby od razu móc zagrać, jeśli już macie stworzoną postać. Jeśli kupicie sobie też ekran mistrza gry, to będziecie mieli kolejną przygodę będącą swoistą kontynuacją tego, co jest w podręczniku. Dostępnych mamy kilka dodatków na rynku, też przy okazji Warhammera. Nie powiedzieliśmy, że tamtych dodatków jeszcze aż tak dużo, zdaje się, nie ma, ale będą pewnie. Nie ma. Są na razie na stronie wydawnictwa rzeczy darmowe. Chyba że starter potraktujemy jako dodatek. Do ściągnięcia chyba, że tak. Tym bardziej, że w podręczniku do Warhammera klasycznego nie ma scenariusza, nie ma przygody, więc jeśli no, można sobie skorzystać z przygody ze startera. Polecam wymyślać przygody samemu. Tak. Oczywiście darmowe przygody już są do ściągnięcia do Warhammera. Właśnie, więc to też warto zaznaczyć, że wydawnictwo Copernicus gdzieś tam wspiera graczy i do wszystkich też to widziałem przygodę o Dark Heresy, że też w PDF-ie można sobie z ich strony copcorp.pl pobrać. Dokładnie. Co? Chyba tyle, jeśli chodzi o Dark Heresy. Polecamy się zapoznać. Podręcznik jest ogromny. Tak. Mamy też taką obserwację, że jest to gra no już wymagająca, też ze względu na klimat, na pewno dość przytłaczający, mroczny. Jest to system, od którego pewnie znaleźliby się tacy, którzy powiedzieli, że zaczęli i było super. Natomiast ja bym pewnie polecał zacząć od czegoś łatwiejszego, po prostu lżejszego. No i co? Książki. Książki, dobrze. Książki. Z grubsza, w skrócie, generalnie przeczytamy na początku podręcznika, że być człowiekiem w tych czasach to być jednym z wielu miliardów i żyć w najokrutniejszym i najkrwawszym reżimie. Zapomnijcie o potędze technologii i nauki, bo tak wiele zostało zapomniane i nigdy się tego nie odzyska. To jest też... Mi się bardzo podoba cytat z spisu treści, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę pod spisem treści. Wiedza jest początkiem strachu. O, też. Liczymy, że będziecie, zapoczątkujemy wasz strach. Dokładnie. Mówiąc wam o RPG-ach. I co? Jest to science fiction, dzieje się to za 38 tysięcy lat, ale estetyka Dark Heresy jest mocno gotycka. Tak naprawdę mamy nawet świat katedra, z którego mogą pochodzić
nasze postaci. Więc to, co się kojarzy najbardziej, przynajmniej mi, bo pamiętajcie, że nasze porady literackie są subiektywne, jest to powieść gotycka, powieść z XIX wieku, która zapoczątkowała cały taki nurt literackiego gotycyzmu, czyli tego nawrotu do estetyki średniowiecza. Nie mówimy o tym gotycyzmie myślanym dzisiaj, czyli specyficznej subkulturze, tylko tym gotycyzmie z lat 60. XVIII wieku. Więc mamy tam też groteskę, mamy dekadentyzm. W powieści gotyckiej, co jest najważniejsze, upiorna narracja, poczucie grozy, wszechobecna śmierć, klątwy, ruiny. W Polsce na przykład Zygmunt Krasiński pisał powieści. Nietoperze, nie wiem dlaczego mi się kojarzą, ale chyba dobrze. Nietoperze jakoś tak pasują najbardziej. Dzisiaj, co jeszcze, Duna Franka Herberta, tak, która klasy. Była w prezencie, ponieważ również Duna no, dzieje się za tysiące lat od dzisiaj, ale tak naprawdę tam nie ma technologii. Jest, ale oczywiście nie taka, jakby się można spodziewać. Za to mamy stosunki feudalne, mamy wasalów, mamy zamki, mamy pałace, mamy intrygi takie iście średniowieczne, jakby można powiedzieć, że Gra o Tron nie powstydziłaby się takich, jak możecie znaleźć w Dune. I rzecz przewrotna, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć o serii Joe Abercrombiego, o trylogii Pierwszego Prawa. Jest to oczywiście fantasy, trochę jakby przewrotne i jednocześnie będące w gatunku i go negujące. Polecam przeczytać. A tutaj mówię o tym, ponieważ mamy tam świetnie napisaną postać inkwizytora Glockty, kaleki, który no, wydostał się z więzienia wrogów, gdzie był torturowany, zostaje inkwizytorem i zajmuje się tym, co potrafi najlepiej, bo nauczył się tego w więzieniu, więc torturuje ludzi. Oczywiście nie jest to postać jednoznacznie zła, rzekłbym, że przeciwnie, więc tworząc naszego akolitę, myślę, że warto się zainspirować Glocktą. Dobrze, ja myślę, że... Tak, myślę, że króciutko teraz o grze, tak, o której powinniśmy być może mówić długo, ale niestety nie mamy starczy na to czasu. Gra Wiedźmin, czyli coś na pewno, na co wiele osób tu czekało. Dla porównania tutaj Wiedźmin, o którym... To jest podręcznik, który jest dla mnie bezcenny. Mój pierwszy RPG, jakiego kiedykolwiek grałem, 2001 rok. A tu mamy nowego Wiedźmina, czyli pan Żebrowski kontra pan z gry komputerowej. I teraz tak, Wiedźmin znowu wydawnictwo, przynajmniej kiedyś to było wydawnictwo MAG, kultowe chyba też dla RPG-ów i dla fantastyki w Polsce wydawnictwo, natomiast teraz Copernicus Corporation, nowy Wiedźmin. I teraz króciutko o tym nowym Wiedźminie. Pierwsza ciekawostka jest taka, że starter jest do pobrania w PDF-ie za darmo, tak, ze strony wydawcy, czyli praktycznie bez funduszy możemy zacząć grać w RPG. Polecam się udać na stronę wydawnictwa i sprawdzić starter. Jeśli chodzi natomiast o podręcznik, to co w nim znajdziemy? Znajdziemy oczywiście, no generalnie jak w większości podręczników RPG-owych, wszystko co niezbędne, żeby spokojnie bawić się w świecie Wiedźmina. Akcja gry dzieje się między drugą a trzecią grą komputerową. Wstęp do podręcznika, znaczy wstęp, pierwszy rozdział jest dość niespodziewany, bo zostajemy rzuceni na głęboką wodę. Mamy karty postaci gotowe, które są postaciami z książek Sapkowskiego, czyli mamy Geralta z Rivii, mamy Jaskra, mamy Yennefer, no i kilka jeszcze innych postaci. Co ciekawe, one są opisane już mechanicznie, te karty postaci, więc czytelnik, sprawdzając podręcznik do Wiedźmina, widzi pełno tabelek i statystyk, o których nie ma pojęcia. No, jeszcze raz. Na całe szczęście w kolejnym rozdziale, który jest już tworzeniem postaci, dowiadujemy się jakby jak to, co te współczynniki mają znaczyć i te cechy. Tak. I tutaj możemy wyturlać sobie naprawdę dużo, bo czasami się wymyśla na przykład przeszłość bohatera, a tu no właśnie, przeszłość ja można nawet wyturlać. Nawet kostką. Gdzieś tutaj sobie wynotowałem i mogę wam nawet powiedzieć to, o czym Przemek mówi. Strona 244, stron jest dużo. 244 akurat upatrzyłem sobie początki Wiedźmina.
I wyobraźcie sobie, oczywiście, tak, mechanika w grze jest związana znowu z K10, dość popularna kostka dzisiaj. Testy, same testy będą proste, ponieważ no, mistrz gry ustala poziom trudności, który jest też oczywiście w tabeli napisany, zaraz przejdziemy do tej naszej rozmowy o tabelach. No i rzut wyższy oznacza zdanie testu, a wyższy niż dany poziom trudności ustalony przez mistrza gry, a na test składa się właśnie zdolność plus umiejętność plus wynik z rzutu K10. Natomiast o co chodzi z tabelkami, które po prostu myślę, że z wszystkich systemów, o których opowiadaliśmy, to nawet jakby wszystkie zebrać, to by nie było tyle tych tabelek, co w samym tutaj nowym Wiedźminie. Wracając do opowieści o zostawaniu Wiedźminem w grze The Witcher. Rzucamy sobie kostką K10 i mamy trzy tutaj akurat przedziały. Załóżmy, że jakby tytuł tabeli. Kiedy zostałeś Wiedźminem? Załóżmy, wypadło nam 5. Oznacza to, że zostaliśmy Wiedźminem za młodu, ale mogliśmy też zostać Wiedźminem jako podrostek albo dziecięciem będąc. W sumie jakby się teraz zastanowić, to różnica między za młodu a dziecięciem będąc nie jest za duża. Ale tak to w tej grze jest. Później, w której szkole się szkoliłeś? Znowu rzucamy kostką. I może to być szkoła wilka, gryfa, kota, żmij, niedźwiedzia. Jak szedł ci trening? Rzucamy. I na przykład wypadło, że 7, czyli że nieudane mutacje. I ma to jakiś wpływ na mechanikę gry. I tak dalej, i tak dalej. I teraz każda z... Przy tworzeniu postaci mamy tabelki dosłownie na wszystko. Oczywiście tutaj często w podręczniku jest powtarzane to, iż korzystanie z tabelki jest opcjonalne. Ale na pewno dla początkujących graczy będzie czymś dobrym, bo można sporo jakby klimatu wyciągnąć z samego łączenia różnych rzutów. Tworzy nam się jakaś unikalna historia postaci. Myślę, że sam podręcznik też przypadnie do gustu na pewno graczom komputerowym, bo sama mechanika rozwoju postaci jest rozwiązana na zasadzie drzewka takiego technologii znanego doskonale graczom komputerowym. RPG. Tak, gdzieś tam możemy tą naszą karierę, naszej profesji, a profesji mamy mnóstwo, rozwijać na różne sposoby. Profesje mamy takie jak na przykład medyk, przestępca, rzemieślnik, bo oczywiście nie trzeba grać Wiedźminem, co może nie być oczywiste. Możemy grać na przykład jedną z moich ulubionych postaci, znaczy profesji w grach, czyli kapłanem. Grać kapłan, tak. I oczywiście nie musimy grać Geraltem, bo możemy tworzyć właśnie te postaci. Tak, że są te postaci sugerowane, ale możemy postaci też stworzyć. No i co, Przemku? W temacie popkultury to Wiedźmin to chyba głównie gry komputerowe, które wyszły, zdaje się, że 3, 1, 2 oraz 3. Plus tam dodatki. Plus dodatki, tak. Nie wiem, grałeś we wszystkie, ale... Przemku? Ja grałem tylko w 1 i 3. Ja grałem trochę w 1. 1 mi się nie podobało, a 3 było fajne. 3 to jak zmienię komputer. Albo konsolę. Ale konsolę w końcu. Tak. No i literatura, no to rzecz literatura. Oczywista. Saga wiedźmińska, na wylot chyba wszystkim znana. Jeśli nie, to polecam ruszyć po książki. Tak, tak, oczywiście. Chyba jednak bardziej opowiadania. Oczywiście tutaj tak, opowiadania, tak, należałoby powiedzieć, że możecie przeczytać książki, do czego zachęcamy, ale możecie też wysłuchać superprodukcji, czyli audiobooków wydanych przez Fonopolis już nieistniejące i supernową wydawnictwo wydające Sagę o Wiedźminie, czy generalnie książki Sapkowskiego. I to jest naprawdę świetnie zrobione, bo to są ludzie od Teatru Polskiego Radia, więc naprawdę, naprawdę warto, bo nawet trochę słabsze w moim mniemaniu słabszy sezon Bush, przez to, że jest zinterpretowany przez zawodowych aktorów z muzyką, z podkładem dźwiękowym, no wychodzi świetnie. Nie ma jeszcze dwóch ostatnich tomów sagi, czyli Wieży, Jaskółki i Pani i Jeziora. Wydawnictwo obiecuje, że dokończy, więc tutaj jak najbardziej warto. A inne książki, to już nie będzie dużo, bo to jest tak naprawdę mroczne fantasy. Jest to oczywiście Wiedźmin, więc czytanie książek o Wiedźminie jak najbardziej. Czytanie tych rzeczy, o których mówiłem przy Warhammerze, czy nawet przy D&D, czy Dungeons and Dragons również. Ale co? Na przykład warto sobie zajrzeć do mitologii słowiańskiej. Jest w różnych opracowaniach, no mamy z tym problem, jak już wspominałem. Mamy na przykład bestiariusz słowiański. Oczywiście i Sapkowski, i ci, którzy się znają, mówią, że Wiedźmin, świat Wiedźmina to nie jest słowiańszczyzna, że jest to taki miszmasz.
ale bestiariusz słowiański na przykład. Tak tylko mówią. Tak mówią. Paweł Zych, Witold Wagas, wydawnictwo Bosch. Tam jest bestiariusz słowiański. Warto sobie coś niecoś o naszych rodzimych słowiańskich potworach poczytać. I chciałem też, jeśli z naszego podwórka, na przykład, bo Wiedźmin jest nasz polski, więc Anna Brzezińska, saga o zboju Twardokęsku. Kojarzę, tak, to stare czasy, stare czasy. Tak, Sapkowskiego nazywają królem fantasy w Polsce, a Brzezińską swego czasu nazywano królową. Teraz Brzezińska pisze świetne książki, ale już nie fantastyczne. No właśnie, przynajmniej nie autorzy wprost. Wszyscy od fantastyki odchodzą w końcu, nie? Tak, i różne strony poszli. Sapkowski też miał swoje odskoki. A później wyszła Żmija. Tak. I co w tym sadze o zboju Twardokęsku? No, najbardziej, co mi się kojarzy, w podręczniku jest napisane, to nie jest również, tak jak w przypadku Dark Heresy, świat w wersji makro, czyli nie bierzemy udziału w wielkich bitwach królestw, chyba że przypadkiem. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, przypadkowymi. Autorzy sugerują, żeby pierwsza przygoda to na przykład była obrona i odbudowa wioski, tak? Spalona przez przejeżdżające wojsko, nawet nie wiadomo, które. I chociaż w sadze o zboju Twardokęsku, Twardokęsek i jego towarzysze ocierają się też o wielką historię, tak jak Wiedźmin, Geralt otarł się o wielką historię, to też jak pierwszy tytuł pierwszego tomu sagi o zboju mówi, tak, plewy na wietrze, i te postaci są też tak miotane przez historię jak plewy na wietrze, więc warto sobie poczytać i też się gdzieś tam wczuć. Klimat jest dosyć mroczny, ludzie niewiele, życie niewiele znaczy, honor niewiele znaczy. W końcu zbój Twardokęsek to zbój. Przemku, idziemy na rekord zdecydowanie czasowy dzisiaj. Tak. Czy o konwentach krótko jeszcze? Trzy zdania, obiecaliśmy. Trzy zdania o konwentach, więc no trzeba w końcu, więc tak. Czym są konwenty? W skrócie, festiwale. Tak, dla mnie to konwent, festiwal dość porównywalna rzecz, chociaż festiwal może się wydawać bardziej taki mniej tak zwany fandomowy, czyli skierowany do środowiska stricte, a bardziej otwarty dla też tak zwanych casuali, gdzieś tam w terminologii graczy, czyli dla po prostu ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się fantastyką, czy tam nie interesują się aż tak fantastyką i grami. No, konwenty jakby przeżyły ogromną ewolucję przez ostatnie lata. Ja pamiętam pierwszy konwent to był Zakon 2005 w Toruniu, w Forcie IV. I tam osób było pewnie kilkaset, a dożyliśmy czasów, w których na Pyrkonie, czyli w Poznaniu, największym konwencie w Polsce, osób jest około 50 tysięcy. Natomiast czyli było w dobrych czasach. No właśnie, do tego miałem zmierzać, że tak było jeszcze przed pandemią. Liczymy, że w przyszłym roku konwenty powrócą. Jeśli interesujecie się RPGami, warto wejść sobie na stronę, która kiedyś nazywała się Fandom.eu, potem Konwenty Info, aktualnie nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale wpiszcie sobie w internecie konwenty, znaczy no teraz nie ma sensu to wpisywać, bo jest pandemia i konwentów nie ma, natomiast liczymy, że wkrótce te trudne czasy ustąpią i wspólnie spotkamy się na konwentach. Też dlaczego mówimy o konwentach? Ponieważ bloki, tak zwane, no, konwenty mają bloki programowe, bloki gier fabularnych zawsze zajmują ważne miejsce na konwentach i tam jest spokojnie też okazja nauczyć się grać w RPG, a jeśli nawet już umiemy, to po prostu zapisać się na sesję, poznać nowych współgraczy i pograć. I to jest ważny temat. Oczywiście o konwentach mógłbym bardzo długo, bo ja jestem fanem i rocznie na konwentach jestem kilku, kiedy one się odbywają. Są tam oczywiście też książki, nie zapominajmy. Są takie, że bloki literatury. Dla fanów literatury, szczególnie fantasy i literatury gatunkowej, to jak najbardziej. Bloki i RPGowe, i literackie, często już faktycznie, tuż przed pandemią, gdy konwenty miały absolutny rozkwit, to bywało tak, że na tych większych naraz jakby nitek programowych związanych z RPG-ami było kilka, podobnie jak z literaturą, więc polecamy czekać na koniec pandemii i śledzić konwenty. Największy w regionie konwent Kopernikon. Tak, u nas więc w Toruniu. Nie tylko w Toruniu, a naprawdę, bo w Bydgoszczy się, nie dorobiła tak. No ale też u nas w Książnicy przecież mamy okazję organizować konwenty, takie jak na przykład do końca życia zapamiętam sesję na konwencie Mikograjki, które okazji z Mikołajek właśnie mieliśmy blok RPGowy dla dzieciaków. I to było, gdzie pracownicy wydawnictwa akurat Rebel genialnie poprowadzili sesję Dungeons and Dragons akurat dla dzieci. Jak po prostu widziałem, jak dzieciom płonęły oczy i rozmarzone grały w RPG, to było coś świetnego. Tak, bo dzieciom można, tak jak wspominaliśmy, prowadzić nie tylko te RPG dla dzieci. Przy dobrym mistrzu można dostosować, oczywiście, może nawet system, Warhammera.
Z pewnością. Przemku, i co? Niespodzianka! Niespodzianka, na którą wytrwali nasi widzowie, czy mogli się domyślić, że słowa klucz to nie mówimy dlatego, że lubimy dużo mówić. Tylko to się, to do czegoś służy, a służy do tego, żeby wygrać kolejne nagrody. I uwaga, tego konkursu nie znajdziecie na Facebooku. O tym konkursie wiedzą tylko ci, którzy nas oglądają. Co odcinek wypowiadaliśmy słowo klucz. Ostatnie słowo klucz padnie w środowym odcinku Litki. Na który zapraszamy. Tak, o 18. Waszym zadaniem jest zebrać te słowa, stworzyć z nich zdanie i napisać... Mamy nadzieję, że nasza dykcja nie była dużą przeszkodą i będziecie w stanie stworzyć zdanie z tych słów, które wam powiedzieliśmy. To zdanie ma być początkiem przygody. Macie napisać w 500 znakach ze spacjami ciąg dalszy. Jak widzicie dalszy ciąg tej przygody, którą miało Borys rozpoczynać zdanie, które złożycie oglądając klawiatury będą odcinki. Płonąć w tym tygodniu. Dwa konkursy. I co? I macie oczywiście wysyłać wasze prace na rpg@księżnica.toruń. Rozwiązanie konkursu kiedy? Tego specjalnego? Wiemy już, czy nie wiemy? Konkurs jak zwykle trwa do piątku, do 12 tego piątku. Czyli tak jak konkurs, który ogłaszaliśmy dzisiaj na początku. Do 30 października. Tak, do 12. Do 12. Ten sam adres e-mail, który powiedziałeś. Tak, wyniki będą na Facebooku, ogłoszone w poniedziałek, ale tak jak mówiłem, ten konkurs nie będzie osobnym wydarzeniem na Facebooku, więc no. A, to taki jest. To jest taka nagroda. Konkurs taki dla prawdziwych graczy. Żeby zachęcić, to pokażemy nagrody. Między innymi, co można wygrać. Wspomniany dzisiaj Warhammer Quest. Karcianka warhammerowa. Kooperacja od 1 do 4 graczy w świecie Warhammera. Schodzicie do podziemi i tam walczycie ze złem. Są dodatki fanowskie do tego, bo niestety ta gra wyszła, a dodatki nie zdążyły wyjść, ponieważ firma, która to wydała, czyli Fantasy Flight Games, rozwiodło się z Games Workshop i straciło prawa do licencji. I nie dało się dalej. Co dalej jeszcze będzie można wygrać? Książkę w RPG-ach, jak dzisiaj wspomniałem, ważne są mapy, więc Atlas Lądów Niebyłych, czyli opowieść o tych różnych pomysłach, które mieli kartografowie, a które się nie sprawdziły, czyli gdzie mieszkają na przykład różne dziwne stwory albo różne dziwne lądy, gdzie miałyby na Ziemi być. I o, i jeszcze taka. Kurczę, nagroda. To naprawdę duży, duży zestaw nagród. Starter do 4. edycji Warhammera, o którym dzisiaj była mowa. Jest o co walczyć. Tak, i na pewno jakieś gadżety się znajdą różne. No, przynajmniej to będzie można. No można powiedzieć, że wielki finał dzisiaj zrobiliśmy. Miejmy nadzieję, że widzowie z nami wytrzymali. Trochę żal się będzie żegnać, prawda? Już tak się przyzwyczaiłem do tych naszych live'ów. Bo chociaż nasze zadanie popularyzujące gry RPG i literaturę się nie kończy, to nasza rola się w pewnym sensie kończy, chociaż tak jak mówiłeś... No, będziemy jeszcze na dyżurze dzisiaj, tak, dzisiaj dyżur, i z Litką. Tak, czyli w środę. dyzurrpg.fora.pl. Tam nas znajdziecie. Dobrze, czyli dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i jeszcze z nami będziecie. Powiedzieliśmy, Przemku, o wszystkim. O wszystkim. Mam wrażenie, że wszystkie konkursy powiedziane, dyżur powiedziany, książki, wszystko. I tak, przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszej pani dyrektor, bez której no, nie udałoby się też nam tego wszystkiego zacząć i zrealizować. Tak, bardzo dziękujemy. Wspierała nas dzielnie, dopingowała, zachęcała i no i dzięki temu to wszystko mogło powstać, więc... Ja mam wrażenie, że taki ekran powinien tutaj stać, takie napisy końcowe lecieć. A mówię, jeszcze w środę nasz biblioteczny, naszej kooperacji bibliotecznej filmik polecamy obejrzeć. Potem... Czyli co, do zobaczenia na wspólnych sesjach RPG-owych i do zobaczenia za parę chwil na forum. Dokładnie, czyli dziękujemy, dobranoc. Do zobaczenia.